Sztuka wyraża, co gra w duszy artysty. 12 kwietnia w Tomaszowskim Muzeum odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Kruk pod tytułem Rozdroża Prawdy i Nadzieja. Podzieliłam swoją sztukę na dwa etapy. Pierwszy etap to są Rozdroża Prawdy, a drugi Nadzieja. Co chcę powiedzieć przez Rozdroża Prawdy? Chcę powiedzieć to, że prawda powinna być jedna, tak samo jak powinien być jeden fakt, ale ludzie mają różne przyzwyczajenia, różnie zostali wychowani, różne mają poglądy polityczne, także nie ma jednej prawdy. Każdy w swoim wnętrzu zawiera swoją własną prawdę i to zależy od tego, jak został wychowany, co mu przekazali rodzice, co mu przekazali dziadkowie, więc tych prawd jest naprawdę wiele. Każdy ma swoją prawdę. I chciałam tymi obrazami zapytać Państwa, czy mimo wszystko możemy się pojednać, czy jest to możliwe. No a nadzieja, no cóż, nadzieja powinna tkwić w każdym z nas zawsze i wszędzie. No i pewne i te moje obrazy, a przede wszystkim kwiaty, które wyrażają jakąś nadzieję ze względu na swoją barwę, ze względu na swoje piękno, ale też i inne obrazy, które też wyrażają nadzieję. W dniu otwarcia wystawy wiele ciepłych słów pod adresem artystki skierowała Wiesława Bogurat, dyrektor muzeum, bowiem Grażyna Kruk maluje sercem. Artystka nie boi się poruszać w swoich pracach również kontrowersyjnych tematów. Jej obrazy będzie można także zobaczyć w Paryżu. Zgłosiłam swoje obrazy na międzynarodową wystawę do Salonu Niezależnych. No i oczywiście chętnie moje obrazy zobaczą. Są to obrazy, które widzicie Państwo tutaj obok mnie, typu aborcja, in vitro, głód, przemoc, ale również drapieżna finansjera świata. Także ten obraz, jak również szum medialny i wolność i nadzieja. Grażyna Kruk zamiłowanie do sztuki wyniosła z domu rodzinnego. Oprócz malarstwa rzeźbi w gipsie, drewnie i granicie. Ponadto projektuje i wykonuje piękne wnętrza. Wystawę Rozdroża Prawdy i Nadzieja można oglądać w muzeum do 6 maja.